Siema, siema widzowie, z tej strony ja, czyli Kawson i dzisiaj odcinek w filmie bez cięć, czyli nie będzie cięć na arenie, zobaczycie całą arenę od początku do końca. I dzisiaj powiem tak, zapomniałem włączyć jakby donate'ów, last donate'ów, więc będzie się wam przewijały last donate'y, więc ten kto wysłał donate'a ostatnio, no to będzie na całym odcinku. Takie oczko w stronę donatorów, dziękuję za wszystkie donate'y i w ogóle to dzisiaj spotkaliśmy takiego Eza, którego w sumie spadłem z bloku, bo gościu, nie wiem, się zaczął budować i ciul w jego, miał 2 HP. Ale takie coś śmiesznego, że potem go spotkałem na kolejnej arenie i gościa przebudowałem, gościu spadł i nawet nie chciał się klepać, bo wyszedł z areny, więc jakby Dobra, to co, arena bez cięć, moi drodzy, więc sobie lecimy dzisiaj po prostu bez cięć. Jedna arena, czy przegramy, czy wygramy, nieważne. Zobaczcie sobie, jak wygląda taka właśnie arena bez cięć, czyli że po prostu sobie gram na surowo całkowicie, wy nie widzicie moich porażek wszystkich, bo takich niestety zdarza się bardzo dużo, no ale pokażę wam tak w skrócie, jak to wszystko wygląda, tak, nie wiem, od kuchni, że tak można powiedzieć, chyba tak, dobra. W ogóle, moi drodzy, bo to też taki odcinek w sumie pogadankowy jest po części, nie, bo jak nie ma tych cięć, to mogę sobie z wami pogadać. Napiszcie, moi drodzy, jak wasz stosunek do powrotu do szkół? Czy u was nauczyciele planują sprawdzać zeszyty, czy nie? Czy w której w ogóle klasie jesteście? I czy cieszycie się z powrotu do szkół? W sensie, nawet nie chodzi o sam powrót do szkoły, ale to, że ze znajomymi się spotkacie, czy w ogóle. Bo niektórzy wiem, że mają po prostu takie klasy, że ja bym wolał się z nimi nie spotkać w ogóle, nie? I po prostu dlatego chciałem was spytać, jak to wygląda od waszej strony, bo u każdego to wygląda trochę inaczej. No i taki Borys mnie zabił. No i gościu mnie normalnie zabił i w ogóle ja już tu chciałem się nie odzywać. Normalnie tutaj już wiecie z przyzwyczajenia, że cięcie zaraz poleci, a tu nie, nie ma cięcia niestety, więc kurde, no lipa, lipa. Dobra, teraz do gościa lecimy, bo tak które zwaliłem. A co Hob robi? Taki Borys, co ty robisz? Kolego, no naprawdę, co on chciał zrobić? No dobra, gościu nie był zbyt dużym ogarem, nie, więc wybaczamy mu, bo nie każdy musi grać w tą grę najlepiej na świecie, nie, żeby było super, nie, tak naprawdę. Bo wiecie, niektórzy grają gorzej, niektórzy lepiej, no. No i co z tym zrobimy? No nic z tym naprawdę nie zrobimy, więc kurde, jakby pozwólmy innym grać tak, jak oni sobie grają. To, że ktoś gra po prostu słabiej, no to nie wiem, jego problem tak naprawdę. Ale też to nie jest jego wina, nie? Bo nie każdy musi od razu, wiecie, wbija do gry i jest pro playerem największym na świecie, oczywiście, co nie? To jest zrozumiałe. Na przykład ja też. Pierwsze moje czasy w Minecrafcie na Bedwarsach na przykład, to było po prostu uczyłem się stawiać bloki. Ja most tak budowałem, tak każdy most był budowany. I dopiero gdzieś po roku nauczyłem się tego, no plus minus speedbridge'a, bo jeszcze często spadam i to nie wychodzi, albo bloczek cofnie i w ogóle. O, jakiś gościu dostał bana, DRPMCXD, więc spok, esas typa normalne. No, takich ludzi nie szanujemy, co czytują generalnie. Hatfu na takich. I chodźmy sobie do różowego, bo tam widzę, że różowy się gdzieś buduje, więc musimy sobie wykorzystać tą okazję świetną. Jak gościu idzie do szarego, to my idziemy do różowego. I różowy nie ma beda, dobra, pięknie, udało się. Dobra, więc różowy nie wróci tutaj do bazy, więc ja sobie biorę refila w skrócie. Tyk, refilek, TNT odstawię, biorę tego refila, no i lecę na różowego jak najprędzej, bo przydałoby się różowego wyeliminować, bo no niestety, kurde, stanowi mały problem, że tak powiem. Dobra, różowy jest u białego teraz, czyli różowy albo pójdzie na środek, albo pójdzie do niebieskiego, a niebieski teraz prawdopodobnie idzie do mnie, więc ja bym musiał się teraz na baczności stawić u siebie w bazie, no ale niestety mam inne priorytety, czyli moim priorytetem jest właśnie tutaj różowego teraz wyeliminować. Widzę, że tam różowy już biegnie do niebieskiego, więc gituwa. Zaraz wszyscy nie będziemy mieli beda. Oni się chyba tam będą bili we dwóch, więc ja sobie tak niestety na trzeciego będę musiał wlecieć. No ale cóż, życie jakby nie patrzeć, no. Ajajaj. Tak nie chcę na trzeciego, no ale też jakby chcę to wygrać, nie, więc mam kurde wygrać albo przegrać. I ja bym chciał wygrać akurat tak na tym odcinku bez cięć, bo tak sobie pomyślałem dzisiaj, tak sobie wstaję rano i tak, a nagram odcinek bez cięć, żebyście widzieli, jak to wygląda cała arena. I tak niektóre areny wyglądają, bo też może być taka arena, że po prostu gości mnie zabija i tyle, i nie wstają w ogóle do odcinka, bo trafią na jakiegoś tryharda spoconego. Albo się trafia arena, gdzie po prostu taka jak ta, że są dobrzy ludzie i są trochę gorsi ludzie i jakby różnie to bywa, nie? Dobra, czekajcie, bo ja bym sobie kupił mieczyk zaraz. Różowy biegnie sobie za niebieskim, więc ja sobie mogę kupić w końcu ten mieczyk żelazny. O, S, dobra. Mieczyk kupiony i jeszcze bym sobie... Ej.
lecę tam do żółtego i sobie ten, kupię tam, dobra, jest ten, pink tam. Dobra, bo to nie jest głupi pomysł w sumie. Czekajcie, lecimy. O, tutaj jest, tutaj, tu jest różowy chyba. Ta, tutaj jest. Biegniemy za nim. Co on robi? Gość ucieka. No nie! No gościu! Szanujmy Rzesię, naprawdę. Ale to było chamskie mega. No nie wierzę. Nie wierzę. S.